Zastawiamy przejście. Nam tutaj za wiele nie wlazło. Ok. Bierzemy pistolet. I szperamy po okolicy. Tylko jeden ząbek jest mną zainteresowany jak na ten moment. Ja sobie kucnę tą żonę. Mnie zgubią szybciej. Schowam się. Ok, jest nieźle. Wow, to była ciekawa noc na pewno. Sporo zombiaków padło. Sporo amunicji jest wytraconej, także przeszukamy sobie spokojnie to miejsce. Przydałoby się znaleźć jakieś jedzenie, bo teraz o jedzenie trudno. Tych broni naznajdywałem bardzo dużo w poprzednim odcinku, ale to się do niczego nie przyda, jeżeli umrę z głodu. Okej, trochę amunicji. Ta snajperka jest w lepszym stanie od tej mojej. Na pewno też tutaj schowam sobie kilka tych strzelb. One mi nie będą potrzebne w takiej ilości. A ten pistolet... Dobra, zrobimy w ten sposób. Okej. Zajrzymy do tej szafki. Też nic ciekawego. Zgubiłem zombiaki, więc sobie wstanę. I poszukam na spokojnie paru rzeczy. Tutaj jest coś. W śmieciach pewnie jedzenia nie znajdę. No, ale te standardowe rzeczy są. Sporo tutaj sejfów. Kolejny sejf. Przydałby się jakiś sklep może znaleźć. W tym sklepie może by było trochę jedzenia, z którego mógłbym skorzystać. To by było dobre rozwiązanie. Fajny jest ten motyw z minimapką, bo on mi pokazuje jasno, czy jakieś zombiaki wpadły na mój trop. I od razu widzę, że nic za mną nie chodzi. Mam ten spokój. Nie muszę się za wiele martwić. Z jednej strony to jest spore ułatwienie, z drugiej strony te wszystkie efekty, które dodali, czyli te skupianie się zombiaków na nas, w niektórych momentach to też jest spore utrudnienie. Okej. Tutaj chyba jest pusto, na górę nie ma jak wejść. Nie wydaje mi się, żeby tam było jakieś przejście. Może by mi się rzuciła jakaś dziura w dachu, w oczy. Więc powoli sobie idziemy. Weźmiemy siekierę, żeby nie robić hałasu. Wow. Okej. Trzeba cię unieszkodliwić. Dobra, leży. Zajrzymy sobie do tej torby. Nic tutaj nie ma. Pies. Dobra. Na razie mnie żaden nie goni. Wyjdziemy do tego budynku. Może coś tutaj się znajdzie. Ja mam nadzieję, że nie chodzę do tych samych budynków drugi raz, ale ten budynek wydaje mi się bardzo znajomy. Jak to jest puste, to jest puste, więc ja tutaj już byłem. Kurde. Wróciłem się niepotrzebnie. No nic. Pójdziemy do tych budynków tutaj. U nich na pewno nie byliśmy. A może znajdziemy coś ciekawego. Kurde. Cicho być. Ogień. Dobra. A właśnie, bo ja ich nie sprawdzam, a z nich może coś wypaść zawsze. Dobra. Lecimy dalej. W tym budynku może coś będzie. Sobie tam wejdę szybciutko. Na razie nic nie widać. Może na górze coś będzie. Też nie bardzo. Ciekawe, czy ja będę mógł ugotować jakoś te jajka, żeby je zjeść. Nie chciałbym jeść surowych. To się może różnie skończyć. Dobra. Jest plecak. O, jedzenie. Nie ma jedzenia. Jest latarka. Latarka chyba się do niczego nie przydaje. Przynajmniej do tej pory się w ogóle nie przydawała, bo to światło, które ona dawała, różnie działało. Okej, jest jedzenie. Wreszcie. A sobie od razu je zjem. Korzystając z okazji. Mam chwilę spokoju. Wyjdziemy sobie na ten budynek. Albo do środka. O, proszę. Tylko po cichu. Pusto. Thank you.
pusto. Tutaj coś jest. Mam nadzieję, że ja tutaj nie byłem. Ciężko jest pamiętać, gdzie się było, a gdzie nie. Ale tam jeden plecak był pełny, więc podejrzewam, że mnie tu jeszcze nie było. Dobra. Jest trochę amunicji. Więcej jedzenia. Jest woda. Tutaj nie ma nic. Dobra, idziemy dalej. Materac. Szkoda, że tych drzwi się nie da wyjmować z zawiasów. Ja bym sobie chętnie nazbierał. Później bym sobie zrobił jakąś fortecę konkretną. Dobra, jest safe. Dobrze, żeby w tym safe było coś wartościowego. Dawaj, dawaj. Okej. I to ja lubię. Mamy kolejny karabin. Zmienimy sobie ten stary na ten nowy, żeby nie nosić dwóch. Mamy sporo amunicji. Na pewno jest sukces. Okej, tu coś są tylko te urządzenia. W nich nic ciekawego nie ma, oprócz kawałków metalu. Więc nie będziemy tracić czasu na szukanie. Okej, tam jest safe ukryty. Więc sobie też to przejrzymy. Te 15 sekund to jest coś utrudniającego na pewno zabawę. No ale musimy czekać. Dawaj, dawaj, dawaj. Amunicja, broni nie biorę. Broni znowu się zaczyna spawnować bardzo dużo. Czyli gdzieś te proporcje jednak nie są nadal zachowane. Może tak to miało wyglądać, że jak się dużo szuka, to się dużo znajdzie, ale jak na razie nie znalazłem prawie w ogóle jedzenia. A znowu ma pełno broni. Oj, kolejna szafka z broniami. Gun safe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ile znajdziemy rzeczy. Okej. No i mamy amunicja. Amunicję sobie oczywiście weźmiemy. Pistolet zostawiamy. Pistolet nam nie jest potrzebny. Tutaj nie ma nic. Przejdziemy sobie do góry. Może na dachu się coś znajdzie ciekawego. Jest plecak. Woda. Dobra i tyle. Jest karton. O proszę, piła. No i tu ja lubię. A weźmy sobie piłę, zostawimy to drewno. I jest też akumulator. Akumulator zamiast czapki. Tej piły nawet nie będę bardzo odpalał. Podejrzewam, że ona robi niezły hałas. Tego raczej nie chcemy. Okej. Wszystko sprawdzone. Schodzimy na dół trochę na skróty. Idziemy w kolejne miejsce. Dobra. Szedłem stamtąd, więc pójdziemy teraz dalej tędy. Kolejny plecak. I znowu zombiak. Bo mnie nie zauważył. Okej. Nic. Dobra, to biegniemy tam. Dobrze by było mieć jakiś pistolet z tłumikiem, tak żebym mógł się szybko pozbyć zombiaka, a nie robić za dużego hałasu. Ciekawe, czy jest taka możliwość. Jak coś wiecie na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. Ja bym chętnie skorzystał z takiej możliwości. To by było spore ułatwienie. Żeby móc się pozbyć takiego zombiaka szybko, cicho. O, proszę, dwa sejfy. Aj, schyliłem się i dodałem sobie niepotrzebnie kolejne sekundy do szukania. Dobra. Znowu kupa broni. Dobra, sprawdzimy jeszcze to. Sekund. I znowu tylko amunicja. Dobra. Z tym jedzeniem jest trochę problem. Jak nie znajdę znowu jedzenia, jest coraz bardziej głodny.
Może na mapie spojrzę. Coś, co by się kojarzyło z żarciem. Nie ma nic takiego. Zombiak mnie jeszcze zauważył. Zawijaj się. Cię rozstrzelam. Dobra. Idziemy dalej. Może te zombiaki jeszcze się tak bardzo nie zlecą. Co to jest? No, myślałem, że może jakieś kanały będą. A to nic. A, to jest pies. Niestety, z psem trzeba sobie radzić trochę inaczej. Trzeba do tego strzelać. Bo jak on już podbiegnie, to będzie problem. A może jakieś jedzenie będzie. Nie spodziewałbym się, ale ma książkę. Książki też bym się nie spodziewał po psie. A może to był czytany pies. No nic. Idziemy dalej. Tu jest jakiś budynek trochę szeroki. Bo znowuż tych zombiaków tam jest trochę. Okej, wejdziemy na górę. Że one mnie nie zauważą. Znowu sejfy. Sejfów już nawet nie mam ochoty sprawdzać. Bo tam do tej pory nic z jadalnych rzeczy nie znalazłem. Teraz nie będę marnował na to czasu. Idę dalej. Gdzie tu może być żarcie? Czy oni nie mają w tym mieście sklepu żadnego? Same budynki, same wieżowce. No i dobrze. Jeszcze ten sprawdzę. On wygląda trochę jak biuro. Bardziej. Kurde. Pijemy się wody. I wchodzimy tutaj. Dobra. Jest kilka biurek. Może w biurkach będzie żarcie. Co? Czapki. Same czapki. Po co mi te czapki? Może sklep z ciuchami otworzę. Kolejny safe. I w tym safe znowu nic nie będzie. Przejdę do góry. Może na górze będzie jakieś jedzenie. Jest karton. W kartonie kolejna piła. No zaczyna się robić trochę niefajnie, bo nie potrzebuję tyle zbędnych pierdół. Potrzebuję jedzenia. Dawaj. Nic. A, jeszcze zombiak. Dawaj się. Wyjdziemy tyłem, może nas nie zauważy. Okej. Gdzie może być to żarcie? Dobrze by było znaleźć jakieś, może w samochodzie będzie. Samochody, w samochodach żarcie jakieś. Popa, popa, popa. Czy ja bym trzymał żarcie w samochodzie? Trzymałbym. Czemu nie? Warto sprawdzić, jak już tu jestem, a zombiaki i tak mnie ganiają. Przecież one są kawałek drogi ode mnie. Nic. No masakra. Dobra. Może tutaj siekiera. Nie no. Jeszcze jeden. Nic. Zobaczymy, czy można zjeść te jajka. Będziemy jedli surowe, no cóż nam zostaje. Można zjeść. Nawet trochę to dało. O ile to się nie skończy jakimś choróbskiem, to byłoby to niezłe rozwiązanie. Kurde, mogłem zbierać te jajka wszystkie. Teraz się budzę. Ja znowu, że jak zjemy jajko, to mu się chce je strasznie pić. Też niedobrze. Czy to burczy w brzuchu? Czy co? Dobra, tu mam jeszcze jeden samochód. Może w tym samochodzie coś znajdę. Jest. Wreszcie. Dobra, zjadamy to ostatnie jajko. Zaraz zjemy sobie posiłek. Kurde, tam jest pies. I on tu biegnie. Nawet nie mierzy tu włazić.
kolejne jajka. Pies. Dobra. To tyle na dzisiaj. Mamy trochę jedzenia, więc przeżyjemy te kolejne pół dnia. Napiszcie, co myślicie o tym, gdzie można znaleźć jakieś jedzenie. Jak macie jakieś wskazówki, to śmiało zostawiajcie w komentarzach. I co? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Także hej.